Polska mówi, Bogdan Ulka, dzień dobry, a dzisiaj gościmy Janusza Piechocińskiego, byłego wicepremiera i byłego prezesa PSL-u. Tak jest. Ale my nie będziemy rozmawiać o polityce. Boi się pan, żebyśmy zaszaleli politycznie. Nie chcemy rozmawiać o polityce, bo polityka jest wszędzie. Nawet w pana tweetach. Co pan sądzi, co dzisiaj dzieje się rano w gabinecie premiera islandzkiego? Wielka radość. No widzi pan, jaka miła polityka jest? Tak jest, ale no to też politycznie, bardzo proszę. No, a co dzieje się na Ukrainie? Żałoba. No właśnie, więc piłka stanowi świat i to też jest jedna z moich pasji rozlicznych. No dobrze, to co się działo w niedzielę wieczorem w pana domu? No, po pierwsze, nie byłem na meczu eliminacyjnym, bo się go strasznie bałem. Już byłem na paru meczach w życiu, łącznie ze słynnym meczem Legia Widzew, kiedy oddaliśmy mistrza. Jestem od zawsze legionista. To Piaseczno, Nowa Iwiczna, te okolice Warszawy, studia w Warszawie, życie de facto w Warszawie. To powodowało, że mogła być tylko jedna drużyna i oczywiście Dejna Kazimierz, nie rusz Kazika jak zginiesz. W tamtych odwiecznych w przeszłości czasach, w latach, w połowie lat 70. taka była grupa, która stale z Piaseczna siadała na Żylecie i byłem jednym z fundamentów tej grupy, a nawet raz dałem się namówić na wyjazd na piłkarskie derby do Łodzi. Z ŁKS-em to było, Łódź Fabryczna czekali na nas z takimi potężnymi łańcuchami. Wybili nam po drodze jeszcze szyby w pociągu elektrycznym zespole trakcyjnym, a później zajmowałem się jako przewodniczący komisji tymi zespołami trakcyjnymi, więc wiem skąd ta skala zniszczeń. Nie tylko w no i przede wszystkim, co to jest EZT właśnie. Otóż to. Ale wracając jeszcze do tego, od czego zaczęliśmy. Znowu jak pan sądzi? Nie, no. Piłka. No dobrze, piłka. Jak pan sądzi, co powiedział Lewandowski trenerowi wtedy, kiedy zasłaniał sobie usta ręką? Szefie, widzisz? Myślę, że to było i to były zresztą oczy na wałki mówiły to samo. Drużyna wiosną poza meczem właściwie zagrała fatalnie. Mieliśmy trochę szczęścia, że się udało. Wszyscy po tej udanej, no, wspaniałej jesieni. Tylko wpadka z tą Danią, no ale no tak nie to wpadka, jakoś poszło. No, Duńczycy rozjechali motorycznie nieprzygotowaną do rozpoczęcia sezonu reprezentacyjnego polską reprezentację. Rozjechali nas po prostu w tym meczem. To było widać, to były dwie długości. To więcej tak jak w poprzednim jesienią. My mieliśmy szczęście, że na starcie eliminacji Dania pogubiła te punkty. Mieliśmy szczęście, że mamy człowieka klasy światowej i to on zmienia jakość, wygrywa sam mecze. Nawet jak nie strzela bramek, a zastrzela przecież w tym sezonie wiele, a jeszcze tam dwie, trzy pewnie można było mu spokojnie doliczyć, to okazuje się, że jest to osamotniony Lewandowski. Ten Lewandowski z tego meczu też trochę przypominał tego Lewandowskiego z meczu z Rosjanami w Mistrzostwie Europy, gdzie naprzeciwko czterech czy pięciu pilnujących koledzy mają dużo przestrzeni i nie ma gry. I proszę zwrócić uwagę, nie dlatego Lewego tak wychwalam i wierzę, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i wierzę, że mogą, jeśli... I szczególnie trenerowi dotrzyma, na ucho. Dotrzyma, bo to jest super profesjonalizm, żeby kiedy jest taka euforia, widzieć, że ktoś jest nieukontentowany i ma do tego profesjonalną rację. Bo proszę zwrócić uwagę, czym różnią się te najlepsze światowe drużyny, jak na przykład Niemcy. Nawet jak grają słabo, strzelają tą jedną bramkę, wykorzystują 100 na 100. Tak? Jak grają świetnie, wygrywają 5-0, 4-1 i tak dalej, i tak dalej. A nasi tutaj w tym meczu, po szczęśliwym ułożeniu się tych dwóch pierwszych bramkach, zamiast spokojnie podejść, to okazało się, że czego brakuje? Zdrowia brakuje. Ta drużyna ciężko dyszy poza Lewandowskim, tak? To było widać, jak tam się wydarzył jakiś faul, podchodzą do wody. Ja też grałem, tak? Gdyby nie to, że w którymś momencie trzeba było wybierać, wolisz piłkę czy studia, a ja wybrałem mi dobrze studia, bo nie byłbym wybitnym pewnie piłkarzem, ale zostały mi te mistrzostwa regionów, reprezentacja szkoły, reprezentacja uczelni, na koniec reprezentacja parlamentu, bo i tutaj też przecież mocno
grywaliśmy. Więc powiem tak, no, żal mi Lewandowskiego, bo jego potencjał jest po prostu... Trzeba mu dobrze dograć. I to, co pokazał na przykład przy drugiej bramce, no mógł próbować sam strzelać i pewnie by nie było. A widzi na boisku, wie jak się ustawia, przełożył na lewą nogę, na no, czystą pozycję. Wielu było poszło, takich, tak? którzy za wszelką cenę chcieli strzelać. No, to zwracam uwagę, ile on gra. Znaczy, jak widzi, że tam z przodu nie ma miejsca, to cofa się gdzieś do połowy i tam próbuje jeszcze rozgrywać. Problem polega na tym, że tak grająca polska reprezentacja będzie bardzo czytelna do rozrobienia na Mistrzostwach Świata. No właśnie, panie premierze. Ja byłem na ostatnich polskich Mistrzostwach Świata. Schalke Stadion z piękną wysuwaną murawą, mecz z Ekwadorem, jedziemy tam z nadziejami, specjalnym pociągiem. 800 kibiców, byli to sami przedsiębiorcy, menedżerowie, ludzie nauki, z dziećmi, dziadkowie, wnukowie, więc taki jedna z polskich firm kolejowych zorganizowała taki specjalny wyjazd. Okazało się, że u organizatorów załatwiła te kilkaset dodatkowych biletów poza tą pulą. Jedziemy pięknie wyekipowani, wjeżdżamy do Gelsenkirchen, a tam na dworcu kolejowym czeka co najmniej dwie kompanie naszego odpowiednika ZOMO, sił specjalnych, bo jedzie banda kibiców z Polski. Więc proszę sobie wyobrazić, stoją w tych maskach, tu są psy, te kije, te długie takie elastyczne. Tak, tak. Kibice niektórzy to wiedzą, o czym mówię, pałki, po czym wychodzi tutaj pięknie udekorowana, z rogami, białe flagi i tak dalej. Polska reprezentacja kibiców. No ale te 2-0 nie zapomnę. Te 2-0 panie premierze, i nie jeszcze. Z Ekwadorem. Króciuteńko. No. W przyszłym roku wyjdziemy z grupy? Ta drużyna już nie ma wyboru. Przyzwyczaja nas do tego, że jest w pierwszym koszyku i to było ważne. Te rankingi są tworzone tak, jak są tworzone. Lepiej być w pierwszym koszyku, niż być w drugim koszyku. Po drugie, wolę, jak cały świat będzie chciał grać chciać Polskę w grupie, niż gdybyśmy my byli na przykład z Anglią w grupie. Natomiast tu nam nie grozi. Może się trafić Argentyna, jak wygra z Ekwadorem. To wyobrażacie sobie taki mecz Messi Lewandowski, no, daj Boże, byłoby z punktu widzenia promocji. Ale co, wyjdziemy? Nie, co jest ważne, to jest w 2014 zostaliśmy mistrzami świata w siatkówce. Gdzieś tam w internecie krąży, wicepremier oszalał. To ja, bo naprawdę doczekałem czegoś, czego myślałem, że w życiu nie doczekam. Byłem na prawie wszystkich meczach reprezentacji Polski przez kilka sezonów, doczekałem mistrzostw świata w Polsce i tam w Katowicach Wielka Polska wygrywa z Wielką Brazylią, prawda? Proszę zwrócić uwagę, gdzie jest dzisiaj polska siatka po tych ostatnich nieudanym występie. Gdzie jest dzisiaj polski kosz, gdzie wydawało się, że kilku naszych zawodników rozproszonych, nasi w tej Finlandii oddali dwa mecze po prostu na bezdurno. Tak? No i teraz, jak sukces tworzy sukces i w gospodarce, i w życiu, i w sporcie, nasi wykonali olbrzymią robotę, zapracowali na ten sukces, trafiliśmy na słabość naszych rywali w grupie, wyszliśmy z pierwszego miejsca i teraz nie skumulowanie tego, nie skonsumowanie tego, także z punktu widzenia ich kontraktów, przyszłych drużyn, byłoby szaleństwem. To wychodzimy z grupy. Trzymam pana za słowo. Proszę pana, na pewno nie będzie tak, że Czesi zaśpiewają, nam nic się nie stanie. A to upokorzenie przeżyliśmy we Wrocławiu, tak, na polskich mistrzostwach Euro. Pamiętam. Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem był Janusz Piechociński, były wicepremier i były prezes PSL-u, kibic. Aktualny i przyszły też. Dziękuję bardzo.